Dzień dobry. W dniu dzisiejszym w bardzo krótkim filmiku chciałem przedstawić jedną z metod poziomowania podłogi na legarach. Remontujemy stary dom. No i w wielu starych domach jest po prostu strop o konstrukcji drewnianej. Tu właśnie możemy zobaczyć taki strop. Składa się on z legarów, które biegną przez całą długość budynku. Stanowią one z jednej strony konstrukcja, która wiąże obie ściany budynku, z drugiej strony stanowią tutaj podporę dla desek podłogowych, czyli na tym po prostu będą położone, były położone i będą położone długie deski podłogowe na całą szerokość tego pomieszczenia to jest ponad 5 metrów. No, i jednocześnie od spodu jest do nich przymocowane deskowanie od spodu. Na tym deskowaniu jest czcina i ten w naszym przypadku jeszcze akurat potem jest sufit z regipsów. No i tutaj te legary, które mamy, one już były dosyć nierówne. Deski, które tutaj były, też nie nadawały się jakby do dalszej renowacji, więc postanowiliśmy deski zerwać, ale legary wypoziomować poprzez dokręcenie do ich boków no, równych po prostu desek, na których nowe deski podłogowe Znajdą swoje oparcie. No i deski, które tutaj wybraliśmy, one mają 35 mm grubości albo 45. 35 mm grubości i mają jednocześnie 90 mm szerokości. Także taka fajna deseczka. Jedna taka o długości 2,7 metra kosztowała. 10 złotych. W sumie na całe to poddasze około 60 m kwadratowych poszło desek za jakieś 320 złotych. Brutto, oczywiście. No i teraz one są przykręcane do boków tych legarów przy pomocy takich ciesielskich wkrętów. One mają 8 mm grubości i 80 mm długości. Także ładnie się Ładnie się po prostu wkręcają w te legary. Teraz metoda na wypoziomowanie tych legarów, które przyjęliśmy, którą przyjęliśmy. To jest po prostu ustawiony laser sobie w jednym miejscu. I my teraz po wyznaczeniu sobie poziomu, który docelowo chcemy mieć wraz z uwzględnieniem grubości desek, które tutaj przyjdą, 28 mm. Mierzymy sobie po prostu miarką w wielu punktach no i Laser wyznacza nam, pokazuje nam, świeci nam na około 21 cm i my tak sobie po prostu w wielu miejscach możemy ten laser przykładać i kontrolować, czy, czy po prostu ten poziom się nam zgadza. No, oczywiście niezastąpiona jest też długa łata, tak jak tutaj. No, i wszystko wyszło fajnie, widać, że naprawdę mamy to w oczku. Podłoga będzie perfekcyjnie wypoziomowana. I na to po prostu przyjdą długie sosnowe deski. One będą miały, tak jak mówiłem, 5,30 długości, 28 grubości i 14 cm powierzchni, szerokości, jeżeli chodzi o powierzchnię krycia. Deski, oczywiście, będą na pióro w pust. No i to, co sobie jeszcze tutaj wymyśliliśmy, to że na każdej powierzchni tego nowego legara położymy taki pasek z 3 mm filcu który sprawi, że cała ta podłoga będzie, że deski nie będą skrzypieć, że kroki nie będą się tak bardzo przenosić na dół, będzie to po prostu taka rodzaj takiej izolacji akustycznej. Yy, wiele osób pewnie też się zastanawia, co zrobić z polepą, która się tutaj znajduje. W zasadzie tam jest trochę polepy, można znaleźć trochę gruzu. Tutaj jest coś takiego, właściwie nie wiem nawet do końca, co to jest, ale przypomina to może trociny, może ziemię. Naprawdę nie nie. Nie doszliśmy tak naprawdę do tego, co to jest za materiał. Natomiast to, co wiele osób pewnie chciałoby tak naprawdę to w ogóle wyrzucić, zastąpić wełną i tak dalej. Natomiast to, co my zrobimy, to my w zasadzie dosypiemy tutaj więcej materiału. No i takim najbardziej dostępnym dla nas materiałem jest keramzyt, więc dosypiemy tutaj keramzytu. Także następny etap prac to będzie ułożenie tych filcowych paseczków. Dosypanie właśnie kamzytu, no i potem w zasadzie już będziemy przykręcali deski podłogowe. Także nagram pewnie jeszcze filmik z tego, jak, jak idzie przykręcanie tych desek. Deski można pewnie też przykręcać na różne sposoby. Można je przykręcać wkrętami lub przybijać gwoździami od góry. My natomiast będziemy je przykręcać przez pióro. Na takie wkręty tarasowe, które mają taki mały frezik z przodu i bardzo małą główkę przez, i ta główka też jest z frezem przez co te wkręty też po prostu bardzo ładnie schowają się jakby w w tym wpuście czy w piórze no nie będą powodowały też przy że ta deska będzie pękać będzie to na pewno bardzo, bardzo fajne rozwiązanie no i tak jak mówię największą zaletą z tego jest to że to wszystko będzie wzmocnione i wypoziomowane to jest to jest chyba taki, taka najlepsza metoda, którą można zastosować, jeżeli ktoś potrzebuje wypoziomować istniejącą połodłogę na legarach. To by było na tyle dzisiaj. Wrzucę jakieś tam kolejne aktualizacje, jak po prostu będziemy już przykręcali deski.